Przychodzimy na ten świat, zapominając, kim jesteśmy i po co tu jesteśmy. Pojawiają się pytania, czy życie nas doświadcza, czy my doświadczamy życia. Czy podążamy za scenariuszem przeznaczenia, czy sami piszemy scenariusz, który staje się naszym przeznaczeniem? Jeśli czujesz lęk, czas go przekroczyć. To jest czas i to jest moment, by wypowiedzieć na głos: Jestem. Jestem i czuję moc z tego słowa płynącą. To jest dobry czas i właściwy moment, by poczuć, że nie jesteś tu przez przypadek, bo w tym świecie nie ma przypadkowości. Poprowadź uwagę do serca. By słońce świadomości zaświeciło w Tobie. Poczujesz, że jesteś częścią wszechświata, a jednocześnie wszechświat jest częścią Ciebie zupełnie jak hologram, który w każdej swojej części zawiera całość. Jesteś twórcą i jednocześnie jesteś Tworzony. Wszystko jest w połączeniu i wszystko wydaje się być możliwe. Poczuj na nowo Anima Mundi, kosmiczną, inteligentną energię, która przenika wszystko i którą jesteś ty. Wszechświat i cała otaczająca rzeczywistość cały czas się z nami komunikuje, wysyła nam znaki. Znaki czasem są subtelne i nieodgadnione a czasem walą prosto między oczy, nie pozostawiając złudzenia, że właśnie dostajemy jakąś informację. Mogą mieć postać tzw. jungowskich synchroniczności, czyli pozaprzyczynowych koincydencji. Na przykład Twoi znajomi próbują Cię zeswatać z jakąś osobą przez wiele, wiele miesięcy, co się nie udaje, a ty pewnego dnia spontanicznie wyjeżdżasz na daleką wycieczkę, być może za granicę, i właśnie w tym miejscu przypadkiem spotykasz tę osobę i przypadkiem okazuje się, że ta osoba ma pokój w tym samym hotelu co ty. Synchroniczności mogą mieć też postać powtarzających się liczb albo godzin w lustrzanym odbiciu. Ręka do góry, kto. Notorycznie w niewymuszony, niekontrolowany sposób widzi tak zwane urodziny godziny, czyli 21.21, 22.22, 11.11, 15.15 i tak dalej. Ja tego doświadczam przez ostatnie miesiące po kilka razy dziennie i się zastanawiam, czy to czas się ze mną komunikuje, czy rzeczywistość poprzez czas i godziny daje mi jakieś sygnały. Znaki mogą mieć też inną postać, postać tzw. archetypowych symboli, czyli czegoś, co ma podobne znaczenie w świadomości nas wszystkich. Przykładowo, kiedyś zadałam sobie pytanie odnośnie swojej przyszłości i kilka dni pod rząd widziałam nad swoją głową lecący balon, co tutaj w mojej okolicy jest dość wyjątkowym widokiem. Te znaki mogą też przejawiać się w naszych snach. Pytanie: co tak naprawdę komunikuje się z nami poprzez sen? Czy jest to nasza podświadomość, nasza nadświadomość? Być może nasza świadomość podróżuje do innych wymiarów. Zdania naukowców są podzielone i każda, każda z tych koncepcji jest niezwykle ciekawa. Czasem do znaków można zaliczyć Przemożną chęć zrobienia czegoś, co na dany moment nie wydaje się bardzo sensowne, ale ostatecznie okazuje się zbawienne. Na przykład moja znajoma ostatnio mówiła, że po trzech latach postanowiła ponownie zamontować kamerkę na przedniej szybie samochodu. I okazało się, że właśnie tego dnia miała stłuczkę nie ze swojej winy, a zamontowana kamerka i nagrany filmik pomógł jej to udowodnić. Znaki to niezwykle ciekawy temat. Czym są znaki? Kto lub co wysyła nam znaki? Czy to dowód na to, że cała rzeczywistość i my jesteśmy w organicznym, nieustannym tańcu świadomości, a oddzielenie to iluzja? Wszystko jest ze sobą połączone i wszystko na siebie wpływa. Tak jak w naszej przestrzeni Ubuntu ja jestem, bo ty jesteś. Mam nadzieję, że to spotkanie pomoże nam rozwiać kilka wątpliwości i przypomni nam tak naprawdę, czym jest nasza świadomość, otaczająca rzeczywistość i w jak nieodgadnionym świecie żyjemy, ile jeszcze zagadek do odkrycia przed nami, i że warto być ciekawym i otworzyć umysł, aby zgłębiać to piękno całego naszego świata i nas samych. Zapraszam. Zobaczyć świat w ziarenku piasku, niebiosa w jednym kwiecie z lasu, w ściśniętej dłoni zamknąć bezmiar w godzinie nieskończoność czasu. Zanim się rozpędzimy, odpowiedzmy sobie na pytanie, co nam tak naprawdę da. Uzyskanie informacji i pewności, że jesteśmy w ciągłej interakcji z całą rzeczywistością i ze wszechświatem. Stare naukowe podejście to takie, że wszechświat jest deterministyczny i mechaniczny, a to, że my, jako ludzie, pojawiliśmy się na tym świecie, to skutek uboczny. Natura i świadomość człowieka nie ma w tej koncepcji żadnego motywu przewodniego. Tymczasem, kiedy zauważymy, że możemy być swoją świadomością w interakcji ze wszechświatem, a rzeczywistość daje nam sygnały, totalnie zmienia się widzenie tego, czym jest ta rzeczywistość i kim i czym jesteśmy my. Pojawia się tak zwana koncepcja anima mundi. Czyli inteligentnej, wyższej energii, która przenika wszystko i tworzy ten świat, i tworzy nas, i my jednocześnie tworzymy siebie i ten świat. Brzmi może bardziej skomplikowanie na ten moment, ale wrócimy do tego jeszcze w przykładach z życia wziętych, aby lepiej zrozumieć i mieć większą pewność, że nasze życie nie jest przypadkowe na tej planecie i że Twoje pojawienie się na tym świecie nie jest przypadkowe. Kiedy weźmiemy, sobie tą koncepcję organicznej rzeczywistości, która wchodzi w interakcję z nami, to po pierwsze rośnie nasze poczucie własnej wartości. Przez tysiące lat mogliśmy mieć wątpliwość co do tego, po co tak naprawdę tu jesteśmy i jaki jest sens naszego istnienia. Kiedy weźmiemy pod lupę koncepcję Anima Mundi, i tej inteligentnej energii, która przenika wszystko, i że jest również nami, a my jesteśmy nią, przychodzi w więcej pewności siebie, sens istnienia, ale też y, znacznie niweluje się lęk przed śmiercią. Więcej, mamy więcej odwagi do życia i widzimy sens wszystkiego, co nam się przydarza, a także być może mam taką nadzieję i trzymam kciuki, powraca świadomość, że swoim. Świadomym wyborem i silną wolą możemy zmieniać tą rzeczywistość wokół nas, a nade wszystko swoje życie. Najpierw przyjrzyjmy się znakom, które przybierają formę synchroniczności. Co to dla nas oznacza, czym to tak na naprawdę jest? Synchroniczności. Synchroniczności to mało prawdopodobne zbiegi okoliczności, nie do wyjaśnienia na podstawie linearnej przyczynowości. Synchroniczności odkrył Karl Gustav Jung. Jung, kiedy zaświtała mu ta myśl, że możemy być swoją świadomością w tej radosnej interakcji z całą rzeczywistością. Wiedział, że to podejście zupełnie jest sprzeczne z tym, w co wierzyli naukowcy w tamtym czasie. I tą swoją teorię, tezę trzymał w swoim sercu przez 20 lat, nie ujawniając jej. Ale okazało się, że kiedy pracował z różnymi swoimi klientami, pacjentami, koincydencje, synchroniczności wydarzały się coraz częściej i częściej. Jung ujął to tak, że są to takie zbiegi okoliczności, gdzie jedna, dwie, trzy rzeczy pojawiają się nagle w sposób niezwykły i niewytłumaczalny. I te koincydencje, synchroniczności są związane ze specyficznym stanem świadomości danej osoby, jak to on ujmował jako psycholog podmiotu, stanem świadomości podmiotu, a więc, a więc stanem świadomości człowieka. I za chwilę podam Ci przykład takich synchroniczności. Ty zastanów się, czy towarzyszą Tobie również niezwykłe, Wydarzenia, niezwykłe zbiegi okoliczności, których nie da rady nawet nazwać zwykłymi zbiegami okoliczności. Ja tylko wspomnę jeszcze o tym, że na szczęście Jung miał duże wsparcie. Miał znanych i mądrych klientów i przyjaciół. Między innymi jego klientem i przyjacielem był Wolfgang Pauli, jeden z mądrzejszych i bardziej znaczących postaci na arenie fizyki kwantowej, która wtedy nabierała coraz większego znaczenia. I Pauli konsultował z Jungiem koncepcję świata. I właśnie, że fizyka kwantowa pokazywała, w jaki sposób funkcjonuje ta rzeczywistość i jak niezwykłą jest. A Jung zaczął sobie zadawać pytanie, czym tak naprawdę jest w takim razie świadomość i czy możemy być w interakcji z tą rzeczywistością. Plotka, ciekawostka też głosi, że Jung dostał się do samego Einsteina, który w tamtym czasie był na etapie własnych odkryć i wspierał Junga w jego odkryciach, odkryciach zachęcał go, żeby zgłębiał ten temat bardziej. Takim przykładem dość znanym jest to, jak Jung prowadził sesję jedną, z jedną pacjentką, która była bardzo oporna na terapię i opowiadała o, o swoim śnie ze złotym skarabeuszem. I w tym czasie jakiś owad zaczął się dobijać do okna, w którym trwała ta sesja terapeutyczna. Jung otworzył okno, a tam ym, był owad, który bardzo mocno przypominał właśnie takiego złotego skarabeusza. Inny przykład też bardzo ciekawy, jeśli chodzi o owady i to, co nam się pojawia w trakcie takiego wyjątkowego przepływu z całą rzeczywistością, to jest przykład Josefa Campbella część z was może znać tą postać, ponieważ jest to autor książki Bohater o tysiącu twarzach i, e, i autor tak zwanej teorii monomitu, czyli bohatera, bohatera, który mieszka w każdym z nas. Joseph Campbell jest znanym, był znanym badaczem właśnie archetypów, napisał różne książki i kiedy pisał książkę Droga zwierzęcych mo mocy, Mieszkał w tym czasie na 14 piętrze w Nowym Jorku nieopodal rzeki Hudson. Pisząc tą książkę, nagle poczuł przemożną, irracjonalną. Chęć otworzenia okna od strony ulicy. No Ciekawostka polega na tym, że yy, małżeństwo Campbellów mieszkało w tym apartamencie już wiele lat i otwierali okna tylko od strony rzeki no, ładniejszy widok, cisza i tak dalej i nigdy od strony ulicy. On poczuł chęć otworzenia okna od strony ulicy i okazało się, że kiedy otworzył okno, znajdowała się tam modliszka, która spojrzała na niego wymownie i następnie odleciała. I dlaczego tak wyjątkowy to jest przypadek, ponieważ w książce Podróż zwierzęcych mocy akurat w tym czasie zgłębiał przypadek modliszki, modliszek, które komunikują się z afrykańskimi buszmenami. Więc to też jest dobry przykład takiej koincydencji. Nie wiem czy do tak aż dobrego przykładu należy moja historia związana z pewnym przedziwnym telefonem. Ja tych koincydencji w życiu swoim trochę mam. Uważam, że niektóre są absolutnie dowodem właśnie tej synchroniczności i współpracującej rzeczywistości. No ale wybrałam taki jeden, który, który jest bardzo, bardzo ciekawy i który utkwił na wiele miesięcy w moim sercu. Pewnego dnia zbierałam materiały do, do artykułu i do książki na temat Elizabeth Tark, Badaczki, która udowadniała właśnie jak intencją, jak świadomością wpływamy na rzeczywistość, jak intencją możemy uzdrawiać siebie i innych. I jej historia jest przecudyna, też troszkę smutna, ponieważ ona szukała uzdrowienia dla siebie, chorowała na nowotwór i niestety w wieku 41 lat zmarła. Jej znajomi, jej ojciec, także znany badacz, Tark, profesor Targ, opowiadał o tym, że kiedy Elizabeth odeszła, wszyscy znajomi dostawali przeróżne znaki od niej. A to gasiły się, zapalały jakieś światła, a to po prostu jakaś pielęgniarka na oddziale mężowi Elizabeth Targ przekazała informację, którą znali tylko oni, i tak dalej. I tych znaków było bardzo dużo. Ja sobie wtedy pomyślałam, ciekawe, czy ja mogłabym od targ dostać jakiś znak. I zaczął dzwonić do mnie telefon w tym czasie, nieznany numer. Ja nigdy nie odbieram nieznanych numerów, więc nie odebrałam, ale chwilę później, za chwilę później miałam taką nieprzemożną i racjonalną chęć jednak oddzwonić. I kiedy oddzwaniałam na ten numer, włączyła się melodia na czekanie i zaśpiewała tam w tej melodii na czekanie Natalia Kukulska i nie byłoby nic w tym dziwnego gdyby nie to że słowa były tak adekwatne do odpowiedzi którą chciałam uzyskać i one brzmiały dokładnie poczuj to przecież tego właśnie chcesz i tam kilka kolejnych wersów i było to przepiękne poczuj to przecież tego właśnie chcesz zarumienić każdy poszarzały dzień więc to są przykłady synchroniczności, niezwykłe koincydencje, które nam towarzyszą w życiu. To jest taki moment, abyś ty zastanowił się, zastanowiła, czy tego rodzaju znaki także przychodzą do ciebie, czy w ten sposób rzeczywistość się z tobą komunikuje. Zanim pójdziemy dalej, jeszcze powiem jedno zdanie koincydencje nie tyle muszą świadczyć o, o nie tyle muszą ci dawać jakiś absolutny dowód na coś, tak? Chodzi mi o to, że same koincydencje są znakiem samym w sobie, że rzeczywistość się z tobą komunikuje. Stefan Grof, zaraz poszukam tutaj książki, gdzie się mam. W książce Kiedy niemożliwe staje się możliwym. Grof opisuje między innymi swoją historię, w której opowiada o niezwykłym, niezwykłych okolicznościach poznania jednej ze swoich żon, i że wszystkie sygnały na niebie i ziemi wskazywały, wskazywały że są sobie przeznaczeni i mają być ze sobą do końca życia. I to były Cały ciąg koincydencji, których, które ich ze sobą wiązały, a to nagłe spotkanie na jakiejś konferencji, pokój w pokój ze sobą, przypadkowo w jednym z hoteli, później nagłe zakochanie, później przepiękna ceremonia ślubna. Bodajże na Islandii, gdzieś, gdzie tam w takiej aurze, e, gdzie całe towarzystwo naukowe ze Stanów i z Europy się spotkało i celebrowało e, jakąś tam noc, e, która była wyjątkowa i zrobili im taki ślub wikingów, i to wszystko świadczyło o tym, że są sobie pisani. A tymczasem po dwóch latach okazało się, że nie dogadują się ze sobą i, i ostatecznie się rozstali. Zatem ch chciałabym przez to powiedzieć, że końcydencje czy synchroniczności, po prostu mają sens same w sobie. One nie muszą świadczyć tak naprawdę o, o tym, jaka będzie twoja przyszłość, czy przepowiadać ci tej przyszłości, tylko chodzi o to, żeby samemu odpowiedzieć sobie na pytanie: jaki to dla mnie ma sens, czy to mi służy, co to do mnie mówi. Okay? Więc zanim pójdziemy dalej, a zastanów się, czy ty masz takie synchroniczności w swoim życiu. I jakie znaczenie one mają dla ciebie, zanim przejdziemy do kolejnych przykładów i opisywania jakie znaczenie mają dla nas wyzwania, co tak naprawdę znajduje się w polu nieograniczonych możliwości, to chciałabym zaznaczyć jeszcze jedną rzecz. E w naszym mózgu znajduje się taka struktura, która nazywa się twór siatkowaty albo układ siatkowaty. Jest to struktura odpowiedzialna za filtrowanie rzeczywistości. Innymi słowy, jeśli na czymś bardzo skupiamy uwagę, to będzie wychwytywane z otaczającej rzeczywistości. Innymi słowy, jeśli mam intencję, aby w każdym momencie w ciągu dnia Gdziekolwiek się da widzieć same siódemki albo czerwone auta, to twór siatkowaty zachowa się w ten sposób, że będzie wyłapywał z tej rzeczywistości właśnie takie sygnały, takie symbole. Tutaj pojawia się pytanie, czy są to na pewno synchroniczności? Otóż nie. To nie są synchroniczności. To jest filtr naszego umysłu. Natomiast czy o czymś to świadczy? Owszem. Świadczy to o tym, że Cała rzeczywistość jest bardzo bogata. Tysiące bitów informacji wpływają do naszego mózgu przez cały czas. I cała rzeczywistość przynosi nam dużo bogactwa właśnie dużo symboliki. Nasz mózg może być jak taka soczewka, jak taki laser, który skupia się na tym, co ważne. Więc akurat to, ta teza, to badanie mówi nam o tym, i ta umiejętność przede wszystkim naszego mózgu mówi nam o tym, że jeśli skupiamy na czymś uwagę to tam płynie nasza energia i to będziemy wychwytywać z otaczającej rzeczywistości już na poziomie bardzo życiowym i psychologicznym można by powiedzieć po prostu że jeśli skupiasz uwagę na okazjach na tym co dobre na tym co przyjemne na tym co radosne to to twój umysł będzie wychwytywał z otaczającej rzeczywistości i odwrotnie jeśli szukasz dziury w całym jeśli szukasz tych sygnałów które tak naprawdę mają na celu Cię zdołować albo pokazać Ci jakiś bezsens życia, to również Twój umysł to wychwyci. Zatem akurat ta umiejętność naszego mózgu mówi, opowiada o tym, że my decydujemy, my jesteśmy kreatorami w tym wypadku tej naszej rzeczywistości. Rzeczywistość daje nam cały wachlarz możliwości, a my poprzez myślenie o tym, co dla nas ważne, po prostu wyłapujemy z otaczającej rzeczywistości właśnie te klastry, tak można by powiedzieć. Ehm, powiem też jedno z największych odkryć, bodajże, Johna von Neumana, To jest taki węgierski fizyk i matematyk. On odkrył, że podczas całego ludzkiego życia mózg magazynuje Ponad 280 tryliardów bitów informacji. No i to jest niezwykłe, ponieważ nauka pokazuje, że nie bardzo nawet chociaż ten umysł, na nasz mózg jest taki bogaty, to nie wiadomo, gdzie to tak naprawdę się łączy. I tutaj z pomocą przychodzą teorie pola, czy teorie holograficznej rzeczywistości i holograficznego umysłu. Troszeczkę za chwilę o nich powiemy. Ponieważ warto sobie odpowiedzieć przecież na pytanie, jeśli te sygnały płyną, jeśli nasza, nasz umysł je wychwytuje, no to jakie mamy podwaliny naukowe tego, jakie badania mogą mówić o mechanizmie połączenia, naszego połączenia z rzeczywistością? Ale najpierw przytoczę teorię pola, żebyśmy mieli jakiś punkt wyjścia do, do tych naszych test, Związanych z radosną interakcją pomiędzy naszą świadomością a zewnętrzną rzeczywistością. A ch za chwilę też powiem o tym, jaki sens mają wyzwania, które życie przed nami stawia. Czym jest pole? Naukowcy mówią, że pole jest yy, rodzajem pola energetycznego, nie do końca rozpoznanym. I wyodrębnionym spoza innych pól, które przenikają całą tą rzeczywistość, czyli między innymi pola grawitacyjnego, pola elektromagnetycznego czy pola jądrowego. Co mówi się o polu? W polu jednolitym istnieje przestrzenna reprezentacja rzeczywistości psychologicznej człowieka. Mówi Lewin, Hartmann, zachowanie ludzi jest zdeterminowane przez strukturę pola lub konfigurację energii w polu. I w końcu Laszlo, ludzki mózg jako najczulszy instrument pomiarowy, może to pole wychwycić. I wiesz, ja bym nie chciała za bardzo przeintelektualizować tego naszego spotkania, więc ujmę to w formie bardziej może przykładów, takich też z życia wziętych i metafor. Ok? Teorie pola mówią o tym, nie wiem czy pamiętasz, może oglądałeś oglądałaś taki film Atlas Chmur, który właśnie pokazuje, jak wszyscy ze sobą jesteśmy połączeni. Notabene coraz więcej filmów i książek o tym opowiada, i zachęcam Was też do tego, żebyście podzielili się w komentarzach właśnie takimi inspirującymi źródłami, czy filmami, czy książkami, czy materiałami, właśnie które opowiadają o tym, jak jesteśmy połączeni. Czy w jednym tańcu świadomości z tą otaczającą rzeczywistością? Natomiast e, teorię pola wykorzystuje coraz więcej mm, osób, i też e, na przykład medycyna informacyjna, która e, rozwija się coraz szybciej, i gdzie poprzez programy i wibracje jesteśmy w stanie wpływać na swoje pole informacyjne i swoje pole wibracji przykład z życia wzięty myślę, że wiele można by takich historii opowiedzieć ja za chwilę wrócę do swojej historii e, związanej z moją intencją, bo między innymi teoria pola Wyjaśnia, że nasze intencje mogą się jak najbardziej spełniać w tym polu nieograniczonych możliwości, ale przywołam najpierw bardzo taki znany przykład Wacława Hawla. Nie wiem, czy kojarzycie, czy pamiętacie, że kiedyś istniało takie państwo jak Czechosłowacja, zanim zostało podzielone. I na czele nowego, nowo powstałej demokratycznej Czechosłowacji stanął Wacław Hawel. Było to niezwykłe, ponieważ wybrano człowieka do tej roli, który był zupełnie nieprzygotowany. Co ciekawe, Wacław Havel wszedł w to wyzwanie i tą rolę jak w masło dosłownie. Tylko on się nie zastanawiał, wyłączył i to było bardzo ważne, wiesz, bo to jest też zachęta, ta historia jest zachętą dla ciebie jakimś kierunkiem skupienia, yy, jeśli chodzi o twoje wyzwania życiowe. Więc Wacław Havel na tamten moment po prostu przyjął wyzwanie. I wyłączył krytyczny umysł, że nie potrafi tego, nie potrafi tamtego, że nie jest y, przygotowany, żeby zostać głową państwa i negocjować z innymi głowami państwa, jeszcze w tak ważnym momencie historycznym istnienia Czechosłowacji. Natomiast Václav Havel, y, który został właśnie pierwszym prezydentem postkomunistycznej Czechosłowacji, pisze tak. Nie poświęciłem wiele czasu na zastanawianie się, czy nadaje się do tej pracy. Po prostu zostałem pociągnięty przez bycie. Potrafiłem zachowywać się tak mistrzowsko, jakbym całe życie przygotowywał się i uczył do prezydentury. Stałem się narzędziem czasu. Ten szczególny czas pochwycił mnie w swój dziki wir i zmusił do zrobienia tego, co trzeba było zrobić. Nie było wyboru. Historia, jeśli mogę się tak wyrazić, wykuwała się przeze mnie, kierując moim działaniem. Aż mieciarki przechodzą, a to jest taki moment, że ja rozpoznaję, kiedy mnieciarki przechodzą, to sobie myślę: wow, jakie to jest prawdziwe, jakie to jest cudowne e, i że to jest prawda. Daj znać, czy ciebie czasem ciarki przechodzą i co to, jakie znaczenie ma to dla ciebie, jaki to jest sygnał płynący od Twojego ciała. Więc y, przykład Wacła Hawla jest przykładem, kiedy stajemy się narzędziem y, też czasu i przestrzeni, wyzwań. Wyzwania nas kierują ku temu. Naszym największym ludzkim problemem jest to, że my boimy się wyzwań i często lubimy się chować w swoją norkę przyzwyczajeń i ram, i często nie podejmujemy wyzwań. E, dlatego też rzadko kiedy mamy możliwość poczucia, że pole nam służy i my służymy polu. I druga sprawa jest taka, że większość z nas boi się. Nieznanego, a aby doświadczyć w swoim życiu tego, co najlepsze, aby doświadczyć tego, o czym tutaj mówimy, trzeba zaufać nieznanemu. Ponieważ, uwaga, jeśli przyjmujemy teorię y, związaną z polem, polem nieograniczonych możliwości, mamy przykład Wacława Hawla i wielu innych, jak zakładam, to y, przyjmujemy, że jeśli jest w tobie gotowość, to Rzeczywistość pomoże ci złapać odpowiedni kierunek. Daj znać, czy jest to zrozumiałe. I my sami siebie ograniczamy, ponieważ nie podejmujemy wyzwania. Natomiast badacze odkryli, ja też zauważam po sobie, po tych tysiącach osób, które tutaj w kwantum piszą o swoich przeżyciach, doświadczeniach, że jeśli my czujemy, że My służymy polu i pole służy nam i jesteśmy w tej radosnej interakcji, niczym kochankowie, którzy obdarowują siebie uczuciem, szacunkiem i po prostu w tym tańcu świadomości jest nam dobrze, to pole nas nie, nie zawiedzie, jeśli my nie zawiedziemy pola. Ok? I czasem jest tak faktycznie, słuchaj, że uważam, że czasem musimy się poddać temu, co przychodzi, czyli być na usługach pola, służyć polu. Być na usługach tej wyższej, inteligentnej energii. Poczuć ten przepływ tego anima mundi, czyli tej inteligentnej energii twórczej, która też ma swój cel jakiś. I płynąć z prądem. I jeśli to robimy, to równocześnie, jednocześnie to pole nam służy. Wydaje mi się, że ta metafora tych kochanków, yy, którzy mają do siebie jakieś uczucie i. Nagle chcą być jednym jabłkiem, nie dwoma połówkami jabłka, tylko jednym, jest super metaforą, yy, aby ćwiczyć swoje połączenie z tą rzeczywistością, z Twoim życiem. Życiem, które jest twoją, twoją kreacją i tą rzeczywistością, która Ciebie otacza, która jest dla nas też często wyzwaniem. Ja w starych filmach właśnie opowiadałam, między innymi o tym, że kiedyś morsowałam, byłam w takim. W przepływie flow i miałam, to było kilka lat temu, i byłam dwa dni przed obroną pracy magisterskiej na psychologii. Bardzo długo się uczyłam do tej obrony, bo, bo była, było to wezwanie faktycznie mnóstwo książek grubaśnych do opanowania. To miałam przemożną chęć akurat wylosowania pytania z neurologicznych podstaw pamięci i byłam w takim stanie świadomości, że miałam tą intencję i poczułam, że to się wydarzy, po prostu. Trzy dni później idę na obronę, losuję z takiej, z, z takiej misy pytanie i się okazuje trójka neurologiczne podstawy pamięci. I to było wielkie, wow! I to było niezwykłe. I, I kiedy mówię o neurologicznych podstawach pamięci, to teraz jeszcze wspomnę o jednej rzeczy, i tak sobie myślę, że to jest jeszcze smutne, ale to jest jakimś wyzwaniem też dla nauki, ponieważ na mojej uczelni. Nigdy nie wspomniano o Karlu Pribramie. Karl Pribram to był facet, naukowiec, który neurofizjolog, który między innymi, między innymi badał pamięć, badał w ogóle mózg, charakter mózgu, i na podstawie wielu, wielu badań, obserwacji, współpracy z różnymi innymi badaczami, także z zakresu fizyki kwantowej, wykuł takie twierdzenie, że mózg musi przetwarzać informacje holograficznie. I już sobie powiemy, co to znaczy przetwarzać holograficznie. Ma to absolutne znaczenie, jeśli też mówimy właśnie o tych znakach płynących od wszechświata i ma znaczenie, jeśli chodzi o naszą istotę, nasze bycie tutaj na Ziemi. Ale chwila oddechu, słuchajcie, bo mam nadzieję, że nie pędzę za szybko, nie przedstawiam za dużo informacji i mam nadzieję, że też będziecie wracać do tego spotkania, do tego filmu co jakiś czas, żeby sobie ugruntować. Wiedzę, a nade wszystko moją intencją jest budowanie jednak tej świadomości, czym kim jesteśmy. Więc dajmy sobie chwilę, popatrzmy sobie w oczy, poczujmy to połączenie, które jest, intencje. Gdzie chcemy iść dalej, co chcemy zrobić z tą wiedzą? Jak duże dla nas znaczenie jak budować nas może ta wiedza, którą tutaj sobie przedstawiamy te informacje, o których sobie opowiadamy. Okej, okay. super. <laughs> Karl Pribram mam nadzieję dobrze wypowiadam nazwisko. Bardzo dobrze tą postać przedstawił Michael Talbot w książce Holograficzny Wszechświat i jedną rzecz chciałam powiedzieć bardzo ważną z mojego punktu widzenia jeśli chodzi o Pribrama. W młodzieńczych latach, tam latach bodajże 40. w Stanach Zjednoczonych, on był początkującym naukowcem i stanął przed dużym wyzwaniem. Wtedy Inny inny naukowiec o nazwisku Moniz dostał nagrodę Nobla za wynalezienie lobotomii, bardzo przykrego zabiegu z dzisiejszej perspektywy drastycznego. Lobotomia polegała na tym, aby szpikulcem przebijać struktury mózgu i w, te, w ten sam sposób leczyć różne choroby. I Wielu naukowców, przez to, że tamten dostał Nagrodę Nobla, podążyło za nim. Natomiast właśnie ten Pribram, o którym mówimy, on badał mózg i bardzo był w zgodzie ze sobą i swoimi wartościami i powiedział: Ja nie będę tego robił. Ja uważam, że nie jest to fajne i jest to przeciwko ludziom i nie można tak majstrować przy mózgu. Notabene okazało się oczywiście, że miał rację, natomiast to, że przeciwstawił się. Całemu środowisku naukowemu no było trudne. Natomiast też w jego historii, na jego historii jest to fantastyczna karta, mówiąca o tym, że wow, że facet ma jaja, to jest raz, dwa, że jest wierny swoim wartościom i że jest w połączeniu z tym, co robi i nie robi rzeczy dla poklasku, tylko aby odkryć prawdę. Więc Pribram przez bardzo długi czas badał mózg. Między innymi, Ehm, sprzeciwił się też innemu psychologowi, który twierdził, czy neurologowi, który twierdził, że okay, że dane e, ośrodki w mózgu są odpowiedzialne za dane czynności czy umiejętności. I tak na przykład, że płaty skroniowe są odpowiedzialne za pamięć e, i kiedy się je wytnie, no to człowiek nie będzie pamiętał, na przykład. Pribram nie tylko udowodnił, że niezależnie co wytniesz z mózgu, to i tak pamiętasz, rozpoznajesz, widzisz i. I mimo wszystko mózg przejmuje funkcje tych ośrodków, które są niezdolne do funkcjonowania. On na tej podstawie oraz dzięki spotkaniu z Davidem Bohmem, takim też światowej klasy fizykiem kwantowym, ukuł taką teorię, że umysł jest holograficzny i wchodzi w interakcję ze światem, który jest holograficzny. I bardzo się na ten temat teraz nie będę rozgadywać, tylko powiem, podam przykład takiego badania, i bardziej bym chciała się skupić, jaki my mamy do tego stosunek, co my dzięki temu czujemy, że wiemy, że tak jest. Ok? Więc najpierw jeszcze dwa zdania o badaniu. Naukowcy odkryli, w jaki sposób działa klisza, tak zwana klisza holograficzna. Czyli, wiecie, kiedy Prześwietli się obraz laserem i można dzięki temu stworzyć trójwymiarowy obraz, taki holograficzny obraz w przestrzeni, trójwymiarowy. Okazało się, że kiedy taką kliszę potnie się na dwie części i prześwietli się laserem tą kliszę, to wciąż pokazuje się cały obraz, nie połowa obrazu, tylko cały. Przetnie się na ćwierć, ta ćwiartka i tak pokazuje całość obrazu i przetnie się jeszcze na kolejne kawałki i kiedy mały, ludki kawałeczek kliszy holograficznej prześwietlisz las laserem, to ta część i tak pokaże cały obraz. I y, Pribram doszedł do wniosku, że tak działa ludzki mózg, że mimo, że dane ośrodki mogą być uszkodzone czy wycięte, to i tak w jakiś przedziwny sposób nasz mózg ma dostęp do y, różnych informacji, do różnych wspomnień i nie traci tej umiejętności. I tak samo działa cały wszechświat. Najbardziej Pribrama interesowała jedna rzecz, a mianowicie taka koncepcja całości we fragmencie, właśnie tak jak ta klisza, czyli jakie to ma konsekwencje, że jeśli nasza świadomość byłaby na odpowiednim poziomie, nasz mózg nie miałby, czy umysł tylu ograniczeń, to bylibyśmy w sobie w stanie doświadczyć cały wszechświat. Bylibyśmy. Stanie w sobie, w kawałku, nie wiem, palca, doświadczyć inną galaktykę. E, może brzmi bardzo kosmicznie i abstrakcyjnie, i trochę science fiction, natomiast niektórzy badacze próbują to udowodnić i są na dobrej drodze czyli, że my jesteśmy częścią wszechświata, ale cały wszechświat zawiera się też w nas. I to by też tłumaczyło te znaki, które do nas przychodzą i które do nas gadają. Ta rzeczywistość, która co chwilę daje o sobie znać. Tak jakbyśmy my sami wysyłali sobie czasem te znaki. Um, Okej, okay, więc poświęćmy jeszcze chwilkę na to, aby, um, aby odpowiedzieć sobie na pytanie, jeśli tak jest, to co mi to robi? Jeśli tak jest, to co mi to robi? I ja tutaj w notatkach miałam jeszcze jedną. Yy, absolutnie ważną rzecz. Mam. Pribram i inni naukowcy wychodzą z takiego założenia, i ja bym bardzo to chciała przejąć w tą naszą przestrzeń kwantum i w kolejnych krokach e, zadbać o to. E, a mianowicie, że najważniejszym aspektem życia teraz i rzeczywistości nie jest rzecz, a relacja między rzeczami. Nie jest rzecz, a relacja między rzeczami. E, I to jest super, ponieważ. Zauważam w świecie rozwoju czy w świecie duchowym bardzo taką złą tendencję, że widzimy, że rzeczywistość do mnie mówi, widzimy, że jakieś zdarzenia mają miejsce, i my oczekujemy odpowiedzi od obcej osoby, szukamy autorytetów zewnętrznych, pomijając w ogóle indywidualne, samodzielne myślenie i wyciąganie wniosków to jest raz i dwa nie chcemy wiedzieć na temat jakiejś rzeczy coś a nie widzimy połączenia nie zadajemy sobie pytania o relacje na przykład co mi to robi jaka jest moja relacja z tym że to się pojawia w moim życiu więc na sam koniec dzisiejszego spotkania chciałabym jeszcze zostawić was z dwoma pytaniami i kierunkami pierwsza właśnie pierwsze to jest taki nie lubię dawać rad, wiecie, każdy właśnie niech każdy będzie sobie e, żeglarzem okrętem i i czym? Sterem. Sterem żeglarzem okrętem. <grym> e, ale dwa wiem, że potrzebujemy. Ja też potrzebuję od czasu do czasu jakiegoś kierunku, aby ktoś mi przypomniał, co jest ważne. Więc ja tobie przypominam to, to co jest ważne. To są czasy, kiedy warto budować wewnętrzny autorytet. Czyli Inspiruj się innymi, słuchaj, ale odpowiadaj sobie na pytania w swoim sercu, ponieważ jeśli umysł zadaje pytanie, to twoje serce na pewno zna już odpowiedź i wiemy z różnych źródeł, i nie będę się teraz dokładnie powo powoływać na badania, bo już nieraz na ten temat też mówiłam w innych filmach. Nasze serce tworząc koherentne pole, i w naszym sercu, które posiada 40 tysięcy neuronów, mamy oddzielny, osobny mózg. Mówi się, że nasze serce właśnie jest um, bramą do tych innych wymiarów to szukaj odpowiedzi w sercu, ono ci powie. I nie, że tam idealistycznie, że tam serce to miłość, mózg to um, problemy tylko faktycznie serce ma swój umysł. I kiedy przyniesiesz świadomość do serca zaraz sobie to zrobimy na sam koniec małe ćwiczenie to w tym sercu przychodzi dużo, dużo odpowiedzi, przychodzi mądrość. Więc szukaj autorytetu wewnętrznego w sobie to jest pierwsza rzecz. Druga, uważaj na to, na tre wszelkie treści, które wywołują w tobie lęk. Po prostu, jeśli coś wywołuje w tobie lęk, nie idź tam, ok? Bo trzeba zadbać, warto zadbać o ten swój stan psychofizyczny. A pamiętajmy, że tam, gdzie skupiasz uwagę tam y, płynie energia, to też wywołuje w tobie jakieś emocje. Y, uważaj też na osoby, które ci mówią, o nie rób tego, nie rób tamtego, y, bo to jest niebezpieczne. Jeśli ktoś cię przestrzega, że coś jest niebezpieczne, to już też ta osoba w tobie wywołuje lęk. Ja się trochę śmieję, bo od czasu do czasu widzę, jak y, ktoś pyta, wiesz, usłyszałem od znajomego, że nie, by nie, nie robić rozwoju, nie robić medytacji, bo to jest niebezpieczne. Osobiście... Yy, uważam, że dość dużym paradoksem jest yy, 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 uważanie, że medytacja jest bardziej zagrażająca niż sceptyczny umysł, bo to jednak sceptyczny umysł utrzyma nas w miejscu i nie pozwala iść dalej. Yy, więc szukaj autorytetów wewnętrznych w sobie, myśl, naucz się myśleć. Nikt ci nie powie, co Twój sen może oznaczać, tylko Ty sam, sama możesz to zinterpretować. Poprzez szukanie odpowiedzi w sobie, i jaki to ma związek z Tobą i Twoim życiem. Okay? Yy, I druga rzecz to jest relacja. Uczmy się, i yy, ja będę chciała iść w tym kierunku w przestrzeni naszej kwantum. Uczmy się relacji, czyli jeśli coś się wydarza w moim życiu, czy to jest ta miłość, którą spotykam na innym kontynencie, czy to są powtarzające się cały czas te urodziny godziny, godziny w lustrzanym odbiciu, które widzę. To, żeby nie szukać interpretacji, czym ten znak jest, tylko jaka jest też moja relacja z tym, że to się przydarza. Co ja czuję dzięki temu. Zachęcam Was bardzo, bardzo do tego. Pamiętając jeszcze, e, wspominając o takiej jednej ważnej rzeczy, e, wspomniany jest też przeze mnie David Bohm, który mm, przyczynił się do stworzenia e, idei holograficznego wszechświata. Kiedyś skomentował, że taki eksperyment naukowy polegający właśnie na, na tak udowodnieniu, tak zwanej nie, nielokalności, że cząstki subatomowe, niezależnie jak daleko są od siebie, w jakiej czasoprzestrzeni, jak oddzielone, zachowują się jak skrzywdzeni przez los kochankowie, bo mimo, że są rozdzieleni, to imitują w jakiś sposób swoje działanie i wiedzą cały czas na, na swój temat. I to, mi, to nam trochę przypomina właśnie, że tam, gdzie jest moja uwaga, tam płynie energia, i jestem cały czas w połączeniu z tym, gdzie jest moja uwaga. I David Baum mówi: OK, trzeba sobie powiedzieć raz na zawsze, że po prostu ta, tam nie ma jakiejś tajnej komunikacji, tylko trzeba przyjąć, że po prostu to rozdzielenie jest iluzoryczne, że my jesteśmy po prostu połączeni i tyle. Yy, więc życzę ci łączenia się z tym, co dobre życzę ci, żeby to co dobre jak najczęściej się z tobą komunikowało. Jeszcze jedna ważna rzecz. Myślę, że to wymaga osobnego odcinka, że komunikuje się z nami także nasze ciało, a to jest podświadomość i wszelkie choroby, dysfunkcje w naszym ciele na pewno są jakąś manifestacją ukrytych konfliktów wewnętrznych. Więc też zwracaj uwagę, nie traktuj sygnałów płynących z ciała jako choroby, tylko po prostu, że twoje ciało daje ci znaki i komunikuje się z tobą. Zobacz wszystkie problemy życiowe, wyzwania życiowe: że życie jest największym guru, że ono też ci pokazuje z lustrem twojej rzeczywistości, też ci pokazuje: hej, na ten moment masz tak. Może twoje przekonanie, może jakiś mechanizm, może coś zepchniętego w podświadomość. Coś, czego nie chcesz czuć, coś, czego nie chcesz wiedzieć, pokazuje ci się jednak przez zewnętrzną rzeczywistość. Czyli, że na przykład mało zarabiasz albo twój partner, partnerka cię zdradza. I, i fajnym podejściem tutaj jest. Y Abstrahując od tego, że trzeba przeżyć swoje i dopuścić emocje, że absolutnie jesteś twórcą swojego życia. I jeśli kiedykolwiek wejdziesz w poczucie ofiary, czyli że życie cię krzywdzi, że jesteś skrzywdzona, to oczywiście trzeba to przepuścić przez emocje. Trzeba dopuścić do głosu te emocje, ale ostatecznie wyjść z roli ofiary, bo w roli ofiary nigdy nie będziesz kreować rzeczywistości. Ok? Czasem wchodzimy w rolę ofiary. Czasem można wejść w rolę ofiary, ale ostatecznie po przepuszczeniu i uwolnieniu emocji wcho wchodźmy w kreatorów naszego życia. Ok. Mam nadzieję, że ten materiał jest cenny i wartościowy. Myślę, że pokazuje nam w ogóle nowy paradygmat całej rzeczywistości tego, czym jesteśmy, kim jesteśmy, po co tu jesteśmy. Ten nasz anima mundi, czyli Teza związana z tym, że inteligentna, twórcza energia kreuje ten świat, kreuje nas, a my jednocześnie jesteśmy tą twórczą energią, jest moim zdaniem bardzo ważny w odbieraniu rzeczywistości naszego życia. Notabene holograficzny wszechświat czy teorie pola bardzo jasno pokazują, jaka jest rola świadomości i że my jako świadomość też nie odchodzimy z tego świata wraz z dniem naszej śmierci więc myślę, że to fajnie będzie niwelować lęk u osób, które cierpią na lęk przed śmiercią, ale też nadawać nowe znaczenie w ogóle wszystkiemu. Yy, w ogóle niwelować lęk, jeśli będziemy wiedzieć, że ta energia twórcza w nas płynie i tylko czasem na nasz umysł nas oszukuje, że czegoś nie możemy, kiedy tak naprawdę możemy. Nade wszystko możemy decydować o swoim życiu. A zatem już na sam koniec małe ćwiczenie. <laughs> Poproszę Cię, żeby zrobić ze swojego serca hologram, żeby sobie wyobrazić, że Twoje serce jest jak laser. I w tej przestrzeni, w, tym w przestrzeni tego lasera, tego serca umieszczasz to, co wymaga zrozumienia na nowo albo uzdrowienia. Być może jest to jakaś, jakieś zdarzenie z przeszłości, być może jest to relacja z teraz. Być może jest to Twoje ciało, po prostu ten hologram serca, włóż to, co wymaga uzdrowienia, co wymaga zrozumienia na nowo. I pobądź sobie w tej przestrzeni trochę, aby zrozumieć to na nowo, aby zaakceptować pewne rzeczy, ale też aby podjąć decyzję, bo pamiętajmy, że medytacja i świadomość bez decyzji. Tak naprawdę nic nie znaczy. Działanie jest też naszą mocą twórczą. Poszerzanie świadomości, czucie i działanie. To są nasze niezwykłe, super hipermocy. A zatem poczuj moc płynącą ze wszystkich tych tysięcy serc, które teraz dołączają lub dołączą. Niech Twoje tu i teraz stanie się moim tu i teraz i moje tu i teraz, niech stanie się Twoim tu i teraz. I łączymy się w jednym polu świadomości, niezależnie od czasu i przestrzeni, i te nasze bijące serca z najlepszymi intencjami innych osób, które mają tylko i wyłącznie czyste i dobre intencje w stosunku do siebie i do ciebie, wzmacniają Twoje pole energetyczne, pole elektromagnetyczne Twojego serca, wprowadzając Cię wraz z oddechem z, w koherentny, spójny rytm i twoje serce wchodzi w koherencję, i twój mózg wchodzi w koherencję, i nagle czujesz, że cała rzeczywistość wchodzi w jeden taniec świadomości w tobie. I kiedy to czujesz, i kiedy twoje serce jest razem z tobą, wypełniacie twoja świadomość, wypełnia cię ta wyższa, inteligentna energia, poczuj się zaopiekowany, zaopiekowaną, i zobacz, że w nowym świetle, z większym zrozumieniem, także dla siebie, możesz zobaczyć wszystkie wyzwania, które masz, wszystkie problemy, które masz. I zaufaj, że życie jest największym nauczycielem. I życie wzywa Cię do działania, a Ty możesz poczuć, że masz wsparcie płynące ze wszystkich stron. Zobaczyć świat w ziarenku piasku, niebiosa w jednym kwiecie z lasu, w ściśniętej dłoni zamknąć bezmiar, w godzinie nieskończoność czasu.